Witajcie, mam na imię Marcin Maszlanka i jestem sound designerem i kompozytorem do gier komputerowych oraz animacji i filmów krótkometrażowych. Miałem przyjemność współpracować z kilkoma zagranicznymi wydawnictwami, m.in. Big Fish Games czy Everyday I Play. Ale na swoim koncie mam także kilka projektów z rodzimego podwórka, głównie we współpracy z Marcinem Makajem z The Walls. Dzięki współpracy z portalem GameMusic.pl mam przyjemność przedstawić wam serię filmików tutorialowych z programu f który jest doskonałym narzędziem do tworzenia uniwersum audio w grach komputerowych. f jest darmowy do użytku niekomercyjnego, a ponieważ jego wygląd przypomina większość popularnych programów do edycji audio, jak Pro Tools, Logic czy chociażby Adobe Audition, to zarazem uważam, że dla wielu z Was będzie on dość intuicyjny i szybki do nauki. Wersja, na której zrobię tą prezentację, to 2002. Dodam tylko, że program aktualizowany jest dość często, także jeśli wasza wersja różni się nieco od tej, na której pracuję, to prawdopodobnie minęło już trochę czasu od publikacji tego filmiku lub po prostu miałem pecha i kilka dni po premierze tego odcinka F-Mode wypuścił aktualizację. Niemniej zasada działania tego programu z tego co mi wiadomo jest taka sama, a aktualizacje to głównie kwestie kosmetyczne lub usprawniające ergonomię programu. A więc, zaczynajmy. Jak wspomniałem wcześniej, F-Mode wizualnie przypomina większość programów do edycji audio, jednak podstawową różnicą jest fakt, że do FMOD wrzucamy już gotowe sample dźwiękowe lub muzyczne. Edycja plików odbywa się tu na nieco innych zasadach, ale i do tego dojdziemy. Na początek zapoznajmy się z tym, co widzimy. Mamy cztery osobne okna. Główne okno to miejsce, gdzie będziemy pracować nad naszymi plikami dźwiękowymi lub muzycznymi. Poniżej mamy tak zwany deck, który pokaże nam wszystkie właściwości pliku. Tutaj też w razie konieczności będziemy edytować pliki. Po prawej mamy pogląd na parametry oraz właściwości środowiska, które będziemy tworzyć w głównym oknie, a po lewej zaś mamy przeglądarkę, browser, gdzie pojawią się nasze pliki i gdzie będziemy budować nasze banki dźwięków czy też eventów. I od tego miejsca zaczniemy. Załóżmy, że chcemy stworzyć ambient do lokacji w grze. Załóżmy też, że lokacja ta będzie nad morzem. Tworzymy więc event o nazwie Morze. Następnie zaimportujmy pliki, które chcemy wykorzystać w tej lokacji i zobaczmy, co da się z nimi zrobić. Klikamy na window, gdzie znajdziemy kilka różnych okien do otwarcia, które jak widać można łatwo otworzyć skrótami klawiszowymi. Na początek interesuje nas audio bin, gdzie wrzucimy nasze dźwięki. W zależności od skali projektu warto mimo wszystko segregować biblioteki dźwięków w poszczególnych folderach. I tak ja stworzę sobie folder o nazwie morze, gdyż w przypadku większych projektów mogą się tu znaleźć setki plików audio, zatem warto trzymać wszystko w ładzie i składzie. Następnie przeciągamy pliki, które chcemy umieścić w naszej pierwszej lokalizacji. Możemy też zaznaczyć kilka plików naraz i przeciągnąć je na ślad. I tu już widać pierwszą różnicę pomiędzy F a standardową stacją roboczą. Tutaj ślady nazywane są modułami. Taki moduł może być reprezentacją pojedynczego dźwięku, banku przeróżnych dźwięków lub jeszcze czymś innym. O tym jednak opowiem w następnych częściach.